Dzisiaj, muszę się od razu przyznać, stoję przed największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o ten kanał. Trzy razy robiłam podchody do omawiania szewców i zawsze jakoś sobie tam wytłumaczyłam, żeby się za to nie brać. A to do wyboru, a może im się to nie przyda. Ale kiedy zobowiązałam się, że pomogę w przygotowaniu do matury rozszerzonej tym, którzy zostają jakby pozostawieni sobie samym, to już nie wypada się wycofywać. Dlaczego nie chciałam omawiać? Bo jest bardzo trudny w odbiorze i może wręcz denerwować. Kilka słów o Witkacym. Genialny, niezwykły, wy to często słyszycie przy twórcach, ale on był niezwykły, bo potrafił pisać mądrze, wspaniale na tematy filozoficzne, teoretyczne, pisał i dramaty, i powieści, zajmował się teorią sztuki, właśnie filozofią i był wspaniałym malarzem. Wyobraźcie sobie, że jak u niego zamawiano portret, to on w trzech wersjach, realistycznej, groteskowej, satyrycznej, jakieś tam. Więc no nie sądzę, żeby znalazł się, może i jest, ale nie słyszymy. W każdym razie Witkacy był genialny w wielu dziedzinach i kiedyś widziałam film o nim i jakaś jego daleko krewna opowiadała, że ciocia Witkacego twierdziła, że Bóg dał mu zbyt wiele talentów i on w tych talentach się pogubił, a symbolem jakby tego pogubienia były, no co tu dużo ukrywać, no gdzieś to znajdziecie te informacje, narkotyki. Ciekawe jest też to, że Witkacy, no może złego słowa użyłam, Witkacy popełnił samobójstwo w momencie, kiedy w 1939 roku Rosja, wtedy właściwie Związek Sowiecki, napadł na Polskę. On wiedział, bo znał Rosję porewolucyjną. Wiedział, że to jest koniec jego świata, tak jak on pojmował. Do tego wrócimy, bo między innymi o tym są szewcy. Co jest najistotniejsze, kiedy świat nasz zginie, według Witkacego. Niezwykłość życia jakby przeniosła się też na niezwykłość po śmierci. Dlatego, że w latach 80., kiedy rządy komunistyczne w Polsce chciały pokazać narodowi, że świetnie się dogadujemy ze Związkiem Radzieckim, i chciano przenieść zwłoki Witkacego na teren Polski. Wyobraźcie, już tam minister był kultury i oficjele tak zwani różni. Wielka pompa, a okazało się, że groteskowe jak szewcy, jak jego twórczość. W trumnie było ciało kobiety. No, tak to wygląda z tym Witkacym. Także bardzo ciekawa postać z różnych powodów. Raz mówimy Witkacy, raz Witkiewicz, to jest związane z jego ojcem, który też był znany wtedy w świecie kultury. I teraz, moi drodzy szewcy, to jest dramat napisany dokładnie Witkacy umieszcza rok napisania utworu, 34. Dlaczego akurat ważne to jest? Zapamiętujemy lata 30., bo utwór dotyczy spraw społecznych, problemu rewolucji, ale również faszyzmu. To są sprawy i społeczne, i polityczne. I utwór jest osadzony właśnie w realiach tamtych czasów, ale tam jest sama groteska, z tym, że ta groteska jest zupełnie innego rodzaju niż na przykład w Ferdydurke czy w Mistrzu i Małgorzacie. Tam groteskowe są sytuacje, ewentualnie postacie, a w Szewcach
groteska mieści się w języku przede wszystkim. Groteskowy jest język. I teraz już wyjaśniam, o co chodzi z tym językiem. Przez to właśnie on jest bardzo trudny w odbiorze. Ten język jest najciekawszy moim zdaniem, ale dlaczego nie mówię, o co tu chodzi? Bo prawie się nic nie dzieje, moi drodzy. Prawie się nic nie dzieje. Pierwszy akt, szewcy robią but dla księżnej. Ona takie ma dziwne nazwisko, z Bereźnicka, no domyślacie się, dlaczego w ten sposób ją określił. Robią buty i dyskutują i właśnie zaraz powiemy, w jaki sposób dyskutują. Później dostają się do więzienia i tam zabrania im się pracować. To jest męka, okazuje się. Tak chcieli żyć inaczej, a tu nagle męka. A później sytuacja się odwraca i ci prokuratorzy, którzy ich zamknęli, oni są w więzieniu. I jeden z tych bohaterów z pierwszego aktu, czyli Sajetan, szewc, też ginie. I teraz, dlaczego uważam, że ten język tutaj jest jakby kluczem do zrozumienia wszystkiego? Dlatego, że robotnicy, czeladnik, ten szewc główny, jakby Sajetan, chwilami mówi tak, jak wielcy naukowcy na wykładach. Używa pojęć naukowych, mówią, używają, odnoszą się do historii, podają konkretne nazwiska, na wszystkim się znają, a jednocześnie mówią takim swoim prostym językiem. Ale tak samo jest w przypadku tych elit wykształconych. Prokurator używa na przykład takiego sformułowania taż to panie, zdechnąć pod płotem i tak dalej. I używa takich dziwnych słów, no jakby ludzi z nizin społecznych. I teraz wam przeczytam fragmenty, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi z tym językiem, który mnie tak frapuje. Więc czeladnik, no, zwykły robotnik mówi na przykład w ten sposób. A ja wam mówię, Jędrek, że to schizoidalna psychologia. Nie wszyscy są tacy. To rasa ginąca. Coraz więcej jest na świecie pykników. Masę radio, masę stylo, masę kino, masę daktylo, masę brzucho i nieśmierdzące, niecieknące ucho, masę syczko, jak się patrzy. Czego mu trza? To je pyknik, wis, a taki niezadowolony ze siebie, to ino mąd na świecie czyni, żeby siebie przy tym przed sobą wywyższyć i siebie sobie pokazać lepszym niż naprawdę jest. Nie być ino pokazać i nie lepszym, ino takim fajniejszym, wychyrniejszym i tak ci wychyrma przed sobą, a ja to sam nie wiem, jaki jestem, pyknik czy schizoid. No przyznacie, że o takich sformułowań psychologia schizoidalna, no to raczej nikt nie używa z tej warstwy społecznej. I księżna, no wiadomo, sam tytuł wskazuje na to, jakim językiem powinna mówić. Ona mówi w ten sposób. Mnie obchodzi, mnie, ale nie deklamujcie już więcej, boście tacy wtedy niesmaczni, że aż strach. Muszę się was wstydzić. Ja to co inszego mogę sobie na to pozwolić, bom wicie, popularnie mówiąc księżna. No trudno, hej, hej, witaj pospolitości, odpocznę w tobie za wszystkie męki moje i moich przodków i ich zatków. Nawet ten biedny prokurator nie wydaje mi się dziś tak małym. No, księżna raczej o zatkach, o wicie, rozumicie i tak dalej, raczej nie mówi. I teraz wydaje mi się najważniejsza sprawa, tak samo jak przy Ferdydurkę, dlaczego taka groteska, dlaczego takie dziwności? Przecież, no już wiadomo, wszyscy mówią, Witkacy genialny, szewcy jeszcze bardziej, no to musi być jakaś przyczyna i to bardzo głęboka, dla której on miesza te języki, miesza te style.
I wydaje mi się, że jest kilka przyczyn. Dlaczego podkreślam, wydaje mi się? Kiedy przygotowywałam się do omawiania tego dramatu, po raz pierwszy, przyznaję się bez bicia, szukałam pomocy w opracowaniach. I te opracowania były jeszcze trudniejsze niż sam dramat. No więc musiałam się wysilać, wysilać. Jeśli się pomyliłam i ktoś odezwie się tu mądrzejszy, znawca, większy znawca Witkacego, to z góry przepraszam, to jest moje, mogłam się pomylić, ale opracowania naprawdę niewiele mi dały, bo najważniejsze, żeby moim zdaniem przełożyć te dziwności, te niezwykłości w utworze, tę groteskę, na wasz normalny sposób patrzenia na świat. Tak mi się wydaje i staram się o to. A więc co dają te zamiany stylów? To jest jakby odzwierciedlenie tego, że każdy na swoim poziomie chce być kim innym. Czeladnicy, szewcy marzą o tym, żeby mieć brzuchy pełne jak kapitaliści, jak arystokracja. Arystokracja chce tej siły, tej prostoty, którą reprezentują czeladnicy i właśnie robotnicy. I to jest moim zdaniem odzwierciedlenie tego. Teraz ten język poplątany, pomieszany służy też ośmieszeniu wielkich jakichś ideologii, które nie przystają do życia, a które były wtedy, w tych właśnie latach 20., 30. bardzo modne. Próbowano tam mówić no, wcześniej, futuryzm, trochę, masa ideologii powstawała. Świat, czuło się, że świat się zmieni. Teraz jak się zmieni, próbowano tworzyć teorie albo teorie, w jakim kierunku powinny iść zmiany społeczne, polityczne, kulturalne, wszystkie. Ten świat, który istnieje, miał zginąć. I teraz pokazuje się poprzez ten język sztuczność w nauczaniu o rozmaitych teoriach w ramach wolnej wszechnicy robotniczej. W latach międzywojennych były modne takie kursy, naukowcy jeździli na wieś lub do robotników i przedstawiali jakieś swoje wizje. Na ten temat jest bardzo ładna sztuka Żeromskiego, Uciekła mi przepióreczka. Troszkę o innych sprawach niż tutaj w Szewcach, ale wydaje mi się, że też. Zresztą on w którymś momencie Witkacy troszkę pokpiwa. No, czeladnicy pokpiwają z tej wolnej wszechnicy robotniczej, takie jakby na siłę wciskanie ludziom tych bardzo mądrych, wielkich teorii kulturowych, kulturalnych, a oni nie bardzo chcą słuchać i później mieszają się właśnie te języki i wychodzi, no nic nie wychodzi w zasadzie. I teraz problemy, jakie są w Szewcach, właśnie te problemy społeczne, polityczne, to już mówiłam, zastanawiają się właśnie, w jakim kierunku to wszystko ma iść, kiedy jest ta zamiana ról, zamiana warstw społecznych. Raz jedni u góry, raz jedni w więzieniu, a później jest inaczej. I o tym mówi o tym mówi księżna. 90 już szukam. I ona mówi tak mniej więcej o tym. Otóż oni naprzeciw wam, tak to popularnie mówię, abyście pojęli nareszcie, w czym dzieło. Oni są różnorodni. To jest najistotniejsze. My, to jest arystokracja, to motyle różnobarwne nad ekstremantaliami świata tego. Widzieliście, jak czasem motyl na główienku zasiada? Dawniej to byliśmy jak robaki żelazne w trzewiach samej nieskończoności bytu. W transcendentalnych prawach, czy jak tam? Ja tam nieuczona, prosta hrabianka i tyle tylko co, ale mniejsza z tym. Otóż różnorodność ta nas gubi. Bo dla nas, dziarscy chłopcy, to o faszystach, bolszewikach, tak mniej więcej możemy rozumieć, taka organizacja, zanadto demokratycznie dziarscy właśnie i nigdy nie wiadomo, co się przetworzyć mogą.
Sam jest tu dla nas zbyt zbliżony. Ach, ta bezwzględność społecznych perspektyw. Ona właśnie o tym mówi, że ta różnorodność nas gubi i to jest niepotrzebne. Ale, i to wydaje się, że to jest pogląd Witkacego, mówi się w ten sposób. Syn Sajetana, właśnie ten dziarski chłopak, mówi: no, no ojciec, bez frazesów. Tu żadnych nie ma łon, tylko są fakta i to społeczne, a nie nasze osobiste parszywostki. Ostatni raz pręży się indywiduum przeciw szawości przyszłych dni. Czyli najważniejsza sprawa to zabić indywidualność. Witkacy z tym nie mógł się pogodzić i Sajetan, którego zabija się, jeszcze mówi i to są jakby poglądy Witkacego o tym, co ma nadejść. Mówi w ten sposób. Ja muszę troszkę tutaj poszukać. Mówi w ten sposób. Otóż, panie prokuratorze, ta chwila jest jedyna, jak to mówią sobie kochankowie w erotycznych powieściach. Na szczęście wymarło już to plemię. Nigdy jeszcze twarzą w twarz nie mówili do siebie przedstawiciele dwóch zasadniczych potęg, reprezentujących dwa nurtujące w każdym gatunku prądy – indywiduum i gatunku. To jest rzecz piekielnie zawikłana, bo indywiduum musi wystąpić za gatunek, a czasem za jego kawałek, kiedy czasy przyjdą, że ten kawałek ma właśnie misję reprezentowania całego gatunku, w imię którego musi być zrobiony umszturc. Zrozumiano? I dalej mówi. Kiedy właśnie już umiera, takie jego przesłanie. Mówi w ten sposób. Teraz będę gadał. On już umiera, muszę. Dobrze, żeście mnie zakatrupili. Niczego już się nie boję i powiem prawdę. Jedna jest dobra rzecz na świecie. To indywidualne istnienie w dostatecznych warunkach materialnych. Zjeść, poczytać, pogwadlić, pokierdasić i pójść spać. Poza tym nie ma nic. To jest psia i sierwa, piknicka filozofia. Bo co są te tak zwane wielkie idee społeczne? Oto to, co i w tej chwili powiedziałem, tylko nie dla mnie, nie dla wszystkich, a dla wszystkich. Bo o tym czasie, co go można będzie na popularne czytanki poświęcić, to ja mówić nie będę. W robieniu czegoś dla kogoś, w wyrzeczeniu się siebie dla drugich, nawet mały człowiek może stać się wielkim, gdy inaczej już nie może. To jest ta wielkość dla wszystkich, mówię to w cudzysłowie, bo wielkość istotna to ino je indywidualnym napięciu i w stopniu zginania tym napięciem rzeczywistości. I tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie mówi się, że istnienie, bez istnienia indywidualnego i wielości jest nie do pomyślenia. I tak właśnie mówi Witkacy, że nie można dążyć, i faszyści, i bolszewicy dążą do jedności, wszyscy mamy tak samo myśleć. I teraz można się zastanowić, czy my przypadkiem nie jesteśmy właśnie w takim czasie, nie ma rewolucji, nikt nikogo nie zabija, ale czy niektóre kręgi, nie wiadomo też jak je zdefiniować, nie chcą, żebyście wy, właśnie wy, myśleli w taki sam sposób. Witkacy przed tym przestrzega, właśnie ustami Sajetana, który jednak ginie. Dlatego mówi się, że Witkacy jest katastrofistą, bo przewidywał czasy, że świat zginie
kiedy skończy się indywidualny człowiek, indywidualne podejście, indywidualne myślenie. Dziękuję bardzo.